Hej moi drodzy, z tej strony Shiro, wracamy do Noitki. No i tak, kochani, ostatnio skończyliśmy na wielu lamach w sumie, jeżeli chodzi o naszą rozgrywkę. No ale jesteśmy już w drugiej mapce, szukamy jakiejś różdżki, która nam po prostu ratuje tyłek, bo to co mamy w tej chwili to jest tragedia. Po prostu tragedia, naprawdę tragedia. 3 DPS-y za strzał, ewentualnie no 3 DPS-y i wolne strzały. Nie ma czym się tutaj po prostu poszczycić. Jestem zły na siebie, bo naprawdę spieprzyłem ostatni bardzo fajny run, który naprawdę mógł wyjść. Naprawdę mógł wyjść, ale no byłem pazerna świnia po prostu i nie wyszło. Co to jest? Czemu to są goldy? Spadnie więcej czy nie? I tu spada. Ale tylko troszkę. Tylko troszeczkę golda spadło. Jak słyszycie, mam taki zakatarzony głos. Ewidentnie mnie coś bierze, cholera jasna. Więc wybaczcie mi za to. Wybaczcie mi za to, bo naprawdę nic na to w tej chwili nie poradzę. Czuję się w miarę dobrze, więc... Więc po prostu pomyślałem, że jeszcze zdążę sobie na itkę zagrać. No bez jaj! 11 HP. Brawo, Shiro. Dobra, idziemy dalej, trudno. Na coś tam nas stać. Tylko teraz oczywiście będziemy w zimowym biomie, więc nie wróżę sobie w świetlnej przyszłości. Kurde, ładowanie wielkie jak cholera. O Jezu. O Jezu, no fajne many. O, ale czekajcie. No i patrzcie, tutaj fajna różdżka, naprawdę. Wystarczyłoby, żeby była nawet odwrotność. Nie obraziłbym się wcale. Przyspieszeniem strzału, no kurde. Dobra, ale chcę to. Na 100% chcę to. Zabierzmy sobie... Ej, tu jest 240 ładowania many. To wcale może nie być złe. To jest do dupy. Czy to zmniejsza tylko czas ładowania? Tylko czas ładowania zmniejsza. Równie dobrze możemy to wsadzić w ten sposób. Nic nam to nie daje. Bo tu jest ładowanie many w sumie 103. No już jest lepiej. Kurde, nie ma tu żadnych fajnych perków. Tylko te śluzy są. No ale co mi dają śluzy? Nic mi nie dają śluzy. 107. 103. A ta też jest z losowanym oczywiście perkiem. Dobra, przyłóżmy sobie do tej to wszystko i zobaczmy jak to... Aha. No na pewno. To by było to zrobić to w ten sposób. O nie, tragedia. 0,12 plus tu będzie pewnie na plusie. I na plusie 0,5. Czyli 0,17. Ale to bardzo ciekawe, bo w sumie... A. Trochę tego nie rozumiem. Trochę tego nie rozumiem. Nie, piły to ty mi oddaj. No nic, no to na razie zostajemy na tej różdżce. Możemy sobie to zrobić w ten sposób. Zresztą i tak jest tasowanie, więc to, żadnego większego sensu nie ma. No właśnie, ale to jest, kurde, ta różdżka jest lepsza. To czemu to tak działa? Skoro ona powinna być teraz jeszcze lepsza od tamtej. No nie. Nie wiem, serio nie wiem dlaczego to tak działa. No, przestań wyrzucać. Jak chcę coś wyrzucić, to ty nie chcesz rzucać.
Nie, to jest lepsze znacznie, dobra. Robimy to w ten sposób. To sobie możemy na razie schować. Dłuższe przeładowanie jest. To sobie weźmy. No i tak, dwie różki nam zostają niestety, które są... A, dobra, wiem dlaczego. Dlaczego tamta różka jest gorsza? Bo tutaj ma opóźnienie 0,33. Fajna, ale niestety niepraktyczna. Jakie mamy perki? Możemy Dobra, zwłoki. Strzały naprowadzane. Twoje zaklęcia odrobinę naprowadzają się na wrogów, ale odrobinę. No to nie chcę tego. Co to jest? Dodatkowe życie jednorazowe. Po śmierci odradzasz się, masz 100 punktów zdrowia. To może być ciekawe. Dodatkowy profit. Od teraz w każdej świątyni znajdziesz dodatkowe profity. Krwawe pieniądze. Krwawe pieniądze pojawiają się, gdy śmierć jest wynikiem wypadku. Czym są krwawe pieniądze? Dobra. Jednorazowo życie. Znam swoje szczęście, kochani. Może ten run będzie dłuższy. Może ten run będzie przez to dłuższy. Usunięcie wybuchu powoduje, że pocisk już nie wybucha. No spoko, tylko... Nic nam to nie daje. Ale ma opóźnienie minus 25. Czyli jest na 0 teoretycznie, plus ładowanie. Ej! Ładowanie mamy 100. To może nie być głupie. O, może to nie jest... I tu jest mana! Tu jest mana! Jezu, dobrze, że to wziąłem. To dobrze, że to wziąłem. Naprawdę dobrze. Jakby tu jeszcze nie było tasowania. No! I zaczynają się jakieś fajniejsze DPS-y. Teraz już w ogóle mana na mnie idzie i możemy kopać jak chcemy. Dobra, to już jest fajne. Ale to chyba z tą maną to nie jest aż takie dobre. Wymiana ognia! Wygrałem ten mecz, gnoju. Ale z dwoma to już nie wygram. Wolę nie ryzykować. Nie lubię tej mapy, naprawdę jej nie lubię. Jest ciężka do przejścia. Ale naprawdę mamy, jeżeli chodzi o DPS-y, to jest kurde kicz, jakich mało. No, nie widziałem cię! Przestań! No, aleś ty dziad. Parchaty. Dobra, ale mamy w razie czego jeszcze... Extra life'a. No nie wiem, co się dzieje normalnie z tym lataniem. Slipa jak nie wiem. Myślałem, że to bardziej wybuchnie. Ale możemy się przekopać przecież, kurde. Zapominam, że mam kopanie. Się wodą. W ogóle sobie weźmy na bardziej tutaj. Co się stało? To mam na czwórce, a nie na jedynce. Kopiemy się, kopiemy. O! Brakuje mi tlenu. Żyje, przeżyje. Niech ta woda zleci. Mógłbym sobie też trochę napełnić. Że mnie pomyślą ten temat, no. Ale serio, DPS-ów to my nie mamy w ogóle. Te 3 DPS-y na ten pocisk to jest po prostu nic. Delikatnie, ale coś tam mu zadajemy.
Jak nie lodem, to ogniem. No ale metalu niestety nam się nie uda zrobić. Tego to nie wiem w sumie czym. Ogniem nie. Wodą? To też tak w sumie nie za bardzo. O, ale padł. No nie mówcie, nie mówcie do tego. Really? O. Dobra, trochę się udało. Trochę żeśmy zebrali na pazerę. A tak się nie da, to wejdziemy drugą stroną. Jestem górnik, ja grałem w Minecrafta. Grałem w Minecrafta. O, i mamy przejście. A. Tu też było. Jezu, naprawdę, już jest spoko, jeżeli chodzi o nawalanie takie maszynowe. Tylko teraz jest problem z tym. Jest problem z tym, że nie mamy DPS-ów. Dobra. Trochę powietrza. Co się zlewa? Coś ciekawego może tu być. No i jest obrażenie 10, 1,70. No tak. Tak bym powiedział, że słabiuśko. Ale teraz dzięki temu możemy robić. O, właśnie to. No i to już są DPS-y. Może troszeczkę wolniej, ale jest. Ale jest. Ale to jeszcze nie jest to, co chciałem. To jeszcze nie jest to, co chciałem. Nadal mamy szansę na lepsze upgrade'y, moim zdaniem. O. A? Dlaczego ci teraz zaczyna many brakować? Przepraszam, przyjacielu. A. No. Jak być nie może, halo, halo. Daj sobie manę. Dobra, teraz możemy strzelać ile chcemy w sumie. Ale jeszcze ta prędkość nie jest taka, jaką bym chciał w sumie. Jest różdżka. I do dołu. O, nie dam ci się tak łatwo. Kariplu. Dobra, wywaliło. Jest giciorek. Niech sobie to tam spływa, ile chce. I tam jest HP Apik. Tam jest HP Apik, na pewno go weźmiemy. Czemu ty jeszcze żyjesz? Kurduplu. Co to jest? Naprowadzenie o krótkim zasięgu, świetne. Kula energii z odliczaniem, to też może być ciekawe. Dobra. Czy naprowadzenie zabiera? Nie zabiera. Ale dużo many leci na tym. Zużycie many 50. 20. Ale nie powiem, bo teraz ta sfera to jest spora, jeżeli chodzi o kopanie. Teraz to fajnie wygląda. Teraz naprawdę bardzo fajnie wygląda. Ale wiadomo, te kulki nie są jakieś super, więc będziemy tego używać tylko i wyłącznie wtedy, kiedy będziemy potrzebować. Ale HP upa to ty szanuj. No i na przykład teraz będziemy potrzebować, bo widzę nawet. Zmienimy sobie to.
Zwalmy sobie więcej tej wody. Okej. Tu pozasychało, więc też się trzeba tego pozbyć. Jak ta woda się troszeczkę porozpływa. A tu też. I za chwilę powoli byśmy się chyba zbierali, co? Jak mówicie? Ej, ale ja jeszcze tu mogę bez problemu przecież wywalić tą wodę. Ja wiem, że ja strasznie kombinuję w tej chwili, ale tak czasem lubię. Ja tak czasem lubię. Dobra. Czy teraz mi się uda już wziąć tego HP upa? No jak? Pewnie, że tak. Zwiększone do 170, dobra. Tego życia już nie mamy w sumie tak mało. Tego życia już nie mamy tak mało w sumie. Tylko by zaraz nie było żadnego snajpera. Jest różdżka. Co tam się dzieje? Czy on mi zabrał kutas różdżkę, naprawdę? Już widać, że jest z ogniem. Już widać, że jest z ogniem. To takie namierzanie, co bym powiedział 2 na 10, petardy. Ale jest przyspieszenie umiejętności. Ej, w ogóle właśnie, bo ja nie sprawdziłem tej różdżki. Już to jest znacznie lepsze. 12, 20, 300 many. No pojemności troszeczkę mniej. Ale znacznie lepsze ładowanie. O kurde. To nam już nie jest potrzebne. O nie. O, zdechłeś? Zdechnij to tam szybko. Oczywiście jak zwykle musiał kurwa ten jebany goblin zimowy wejść. To jest kolejna różdżka. Też po nią się chyba przejdziemy. Przestań mnie tutaj ciągać. Zadzie jeden. Dobra. To tak. Zużycie many troszeczkę większe. Ale myślę, że to nie jest problem. Kurwa, jakie to by było piękne, gdyby nie to. Albo odporność na ogień. Czekaj, to jest... Nie, to petardy. Jakie to by było piękne. Tak, to ja zaraz wiem, że się zabiję. Odporność na ogień trzeba. Naprawdę potrzeba odporność na ogień. Kurde, naprawdę... Oj! 07035 22 HP. Nie chcę umierać. Lecimy dalej. Tego HP-ka. 180 punktów. Nie jest źle. No za 150. Tutaj jest rozdzielenie, kwantowy podział. Też spoko. Przecinarka plazmowa nie pamiętam. A, wiem co to jest, dobra. Mały pocisk teleportacyjny też spoko. Tarcza energetyczna spoko. O! Jak na razie to tak, jestem zainteresowany tym i tym. A zobaczmy jakie mam perki. Nigdy nie pominaj ćwiczeń nóg, to jest słabe. Silniejsze serduszka. O, co też bez rewelacji. No kurde, słabe są te perki. Jedynie co, to w sumie silniejsze serduszka mi się tutaj podobają. Chcę teleportację. Teleportacja się przyda. Jak najbardziej.
No właśnie, widzicie, te petardy również nas ranią. Kurwa, naprawdę zajebista różdżka. Totalnie odlot. Tylko co z tego? Tylko co z tego? Boże, ale to jest chamskie. Gdyby nie te jebane petardy, to by było piękne. Ej, ale my chcieliśmy tą różdżkę zrobić przecież, nie tamtą. Ej. Musieliśmy chyba tą zrobić. 12-20. Czy tą? Nie, tą to na pewno nie. Byśmy dali to w ten sposób. Mana. No i jest, mamy to. Mamy to, kochani, mamy to. My ten mod to możemy nawet anulować bez problemu. Chociaż nie, no on jest fajny. Nam daje opóźnienie 0,17, ale 0,20 minus 17. Podwójny rzut. No właśnie, dlaczego tak to wychodzi, a nie inaczej? Teraz to ja nie wiem. To tu się odwala. A jeżeli damy to tak? A, to już nie zadziała. Musi być stricte to. Ta mana jeszcze. O, i możemy latać. Możemy latać. No to... naprawdę będzie świetnie. To jest git. To jest fajne. Wyrzucę te chmury, bo to jest naprawdę niepotrzebne. Myślę, że coś się dzieje. To wywalamy, to wywalamy. Już też nam nie jest potrzebne. Jakby z tym to wyglądało? Niestety nie. Więc tak, to możemy sobie pochować na razie. Nie wiem po co, ale możemy. Zużycie many. To wywalamy. Serio, ładna jest ta różdżka. Fajne ładowanie many, ale co z tego? Co z tego? To ja tych strzałek trochę powyrzucam. To sobie powyrzucam w ten sposób. Chociaż. Ja czy. No właśnie. Głupie kurde petardy. No nie, ja wyrzucam tą różdżkę, bo ja się nią zabiję. Ja się nią zabiję. O. Możemy piłować dzięki temu. Many nam nie brakuje. Teraz żałuję, że nie wziąłem tej przecinarki plazmowej. No dobra. No chyba na tyle. Jeszcze z jedna mana i będzie git. Teoretycznie nie musimy sobie reloadować tego, ale... już jak tu jesteśmy, to... No nie no, teraz DPS są piękne. My możemy latać. Możemy bez problemu latać. Tylko tak, żeby nie zginąć w PC. Mamy samo naprowadzanie, więc to jest o tyle spoko. Kasę zbieramy, bo się przyda. Leczący gnój. Więc może i dobrze zrobiłem. Dobrze zrobiłem, że mam to życie dodatkowe w sumie. I pyk. I możemy sobie zaraz bez problemu takie właśnie przeszkody eliminować. A? Umieraj gnoju. U, to ludzika to tu jest sporo. Jeszcze się kurde spal, to będą jaja. Jeszcze się spal, to będą jaja totalne. Nie wiem, czy twardą skałę możemy w sumie kopać. Wow, wow. To tu się odwala.
Au. To ja sobie wezmę to pod dwójkę. O, od razu lepiej. O. O nie, to jest ten laser. No ale już też... W końcu mamy naprawdę DPS-y takie, które pozwalają nam na jakąkolwiek zabawę z nimi. O! Au! Weź się. Cholerne snajpery, no. Pychać. No, powiem wam, że nie sądziłem, że będziemy tak dobrze w Hissi teraz sobie zglądać i przeglądać. Naprawdę, nie sądziłem. Jednak tam ta różdżka była spoko. Bo ten palnik laserowy byłby znacznie, znacznie lepszy. O. Bon. Bon gnoje. Dobra, udajmy, że tego nie widzieliście. Uuu! Au! Ale parszywiec. Zdychaj. Snajper naprawdę dobry. Nie mówię, że nie. Tutaj cisza i spokój. Hop, hop. 28 HP mi zabrał, naprawdę. On już umarł? Skądże znowu? A skądże znowu? Nikt nie umarł jeszcze chyba. Ty już umierasz na pewno. Ty już umierasz na pewno, gnoju. Kurde, tyle kasy. Nic z tym zrobić nie mogę. Też tak potrafię. I co? I co teraz? Ała, dobra. Ty robisz to lepiej. Teraz przydałyby się właśnie bombki. Właśnie przydałyby się bombki w tej chwili. Z budowierza mamy HPK. Au, 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 au. O! Aż mi FPS-y spadły. O! Dobra, żyjemy. Niskie FPS-y, niskie FPS-y, niskie FPS-y. Nie umrę znów. Zapomnij, gołganie. Wziąłem tego HPK? Chyba wziąłem. Tam jeszcze jest obszczymurek. Po co ci to było? Co to jest? 1.02. O Jezu, dobra. Nic ciekawego. Ale weźmy ją w sumie. Tylko po to, żeby wiedzieć, że ją wzięliśmy. I kolejny HP-k, ej. Naprawdę zaczęło tych HP-ków tutaj teraz przybywać. Jeszcze gdyby, kurde, mi ta gra tak nie haczyła w tej chwili. Gro, proszę przestać. Zastanawiam się nad powrotem do sklepu i wzięcia tej przecinarki plazmowej pseudo. Jezu, co ta gra tak spowolniła? Jezu, jaki slow motion.
Możliwe, że tego nawet nie zobaczycie, ale no, gra spowolniła sporo. Co to jest? Kula kleju. Pocisk, który wybucha, tworząc lekki bałagan. 12.050. No tak, powiedział, zobaczymy, pobawimy się tą różdżką. Może wyjdzie coś ciekawego. Może i nawet wyjdzie coś ciekawego. Ginąć mi dam. No. Jest tutaj koniec mapy. Zaraz się dowiemy w sumie, czy da się to... Nie da się, musi być palnik laserowy, coś mi się wydaje. Dobra, wracamy po palnik laserowy i to, czy nam się to uda, kochani, zobaczycie w następnym odcinku. Pamiętajcie o subskrypcjach, komentarzach i ocenie filmu. Grał dla was Shiro. Trzymajcie się. Hej, hej.